Wrzeszcz był dzielnicą, z którą to Gintergras był najsilniej związany. To właśnie tutaj się urodził, został ochrzczony, mieszkał w kamienicy przy ulicy Lelewela, a później, gdy powracał do Gdańska po latach, poznawał Wrzeszcz na nowo, między innymi odwiedzając synagogę. Posłuchajmy wspomnień mieszkańców oraz powróćmy do opowieści Mieczysława Abramowicza o nieoczywistych losach Gintera Grasa. Mieczysław Abramowicz, jestem pisarzem i historykiem. Zajmuję się badaniem historii gdańskich Żydów głównie. Zacząłem poznawać dzieło Gintera Grasa gdzieś w latach 80. od takiego podziemnego wydania Blaszanego Bębenka. Potem zacząłem czytać więcej. Głównie ze względu na moje młodzieńcze zainteresowania historią Gdańska. A tego Gdańska u Grasa, jak wiemy, jest sporo. Tak się zdarzyło gdzieś pod koniec lat 80., na początku lat 90., że wybuchła wielka nostalgia za dawnym Gdańskiem. Ja sam trochę przyłożyłem do tego ręki, współpracując z autorami tych albumów Był sobie Gdańsk, czy będąc współredaktorem kwartalnika Był sobie Gdańsk, potem miesięcznika 30 dni, gdzie opowiadaliśmy i pokazywaliśmy historię Gdańska. I tutaj Ginter Grass właśnie na przełomie lat 80., 90. był dla nas takim wielkim przewodnikiem, ponieważ pokazywał ten Gdańsk, którego myśmy do tej pory zupełnie nie znali. Wychowani w takim twierdzeniu, tyleż pojemnym, co nieprawdziwym, byliśmy, jesteśmy, będziemy, Gdańsk zawsze polski, prastare miasto słowiańskie i tak dalej, nagle poznawaliśmy zupełnie nową historię, oglądając zdjęcia, pocztówki, czytając Gintera Grasa. Także to moje zainteresowanie twórczością Gintera Grasa zaczęło się przede wszystkim od zainteresowania historią Gdańska. Doceniam też, zawsze doceniałem i myślę, że do końca swoich dni będę doceniał kunszt artystyczny literatury Gintera Grasa. Dla niektórych jest to literatura dość ciężka, trzeba rozsmakować się w sposobie pisania, w sposobie prowadzenia narracji przez Gintera Grasa, ale jeśli już się rozsmakujemy w tej literaturze, to ona wciąga. Nie mógłbym powiedzieć, że Ginter Grass dla mnie jako pisarza jest mistrzem, bo nie, bo moje pisarstwo jest trochę inne, ale na pewno zawdzięczam mu to, że mogłem zobaczyć inne spojrzenie na Gdańsk, z innej perspektywy. Dzięki temu mogłem też sam, prowadząc jakieś kwerendy i badania naukowe w archiwach, w bibliotekach, próbować spojrzeć na historię Gdańska też z jeszcze innej perspektywy. Gdańsk i jego poszczególne dzielnice, w których bywał Gras i jego bohaterowie, to ta Arkadia młodości. To jest to miejsce, w którym świat Gintera Grasa, jego rówieśników, a przez to również jego bohaterów, rozpoczynał się, rozwijał i w wielu wypadkach kończył. To jest to najważniejsze miejsce na globusie. Gras urodził się we Wrzeszczu, w klinice położniczej. Tutaj niedaleko od Parku Kuźniczek dorastał. Najpierw przy ulicy Lelewela, potem w innych miejscach. Bez wątpienia Wrzeszcz był dla niego Arkadią młodości, tym najważniejszym na globusie miejscem na świecie. Tutaj nie tylko on sam dorastał, ale przede wszystkim bohaterowie jego książek. Przede wszystkim trzech gdańskich powieści z trylogii gdańskiej, czyli Blaszanego Bębenka, Psich Lat i Kota i Myszy. Mimo że nie ma już stawu browarnego, często przywoływanego przez Gintera Grasa w swoich książkach, zostały wspomnienia mieszkańców o dawnym wyglądzie tego miejsca. Stan browarny to za drogą, między drogą a torami. Tu na tym terenie był stan. I tam było, mówię, długość było 100 metrów, poprzek 50.
I to było, a tu już struga idzie od strony tu Biedronki, od tego kuźniczka, od tego budynku. Nie, i potem i potorem przechodziła ta struga i dochodziła do tego stawu. Po tej stronie był browar, tam były hale produkcyjne. Po godzinie 6 rano to było słychać szum, tą parę puszczali, czuć było wysłodki dookoła, no nie? Ten zapach tych wysłodków. No i tam wstępu nie było, tam była ochrona, wejść nie można było, pobawić się nie można było. Ten park był właściwie to zamknięty na głucho, no nie? Tu się bawić nie można było, to było zarośnięte krzakami, tylko można było nad tym sprawem sobie w bali popływać. No tam rybacy nieraz ryby jakieś łapali, piwo pili. No to taki tam domek był taki mały, ktoś tam mieszkał w tym domku, nawet nie wiem kto. Ten zbiornik był wykorzystywany to przed wojną jako ujęcie wody dla browaru. To w dawnych czasach, ale później już nie, bo później była kanalizacja i wodę mieli z wodociągów. No to tak po 1945 roku, bo mój kiedyś brat mojego dziadka uruchamiał ten browar w 1945 roku, no nie? To oni tego stawu nie wykorzystywali, bo mieli wodę z wodociągów. No i on był tak zapuszczony, no nie? No. Taki zapuszczony, tam była taka składnica, bocznica węgla, składowisko, wie pan, nie? No, składowisko węgla. Tam takie wierzby stare, chyba 200-letnie rosły, grube, takie pochylone nad tym stawem. Co prawda Wrzeszcz był najważniejszym miejscem dla Grasa, ale nie jedynym, które przybliżał swoim czytelnikom. Warto też zaznaczyć, że z racji wielokulturowości międzywojennego Gdańska w swoich książkach poruszał typowe dla tego obszaru problemy. Trzeba pamiętać o tym, że Gdańsk w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, ale i wcześniej w XIX wieku był, co może dla Polaków zabrzmi dość brutalnie, był typowym niemieckim miastem. Oczywiście było to miasto na pograniczu kultur, języków, religii. Było to miasto z bardzo liczną mniejszością polską, ale jednak mniejszością. Większość, jeśli nie wszyscy Polacy mieszkający na terenie Wolnego Miasta Gdańska, a szczególnie w Gdańsku samym, mówili na co dzień po niemiecku, oczywiście w domu i w instytucjach polskich po polsku. Trzeba pamiętać również o tym, że były i inne mniejszości bardzo ważne. Mniejszość żydowska, mniejszość rosyjska i przedstawiciele różnych innych narodów. Czyli z jednej strony było to typowe niemieckie miasto, kultywujące niemiecką tradycję, niemiecką historię i niemiecki język, w którym mieszkało bardzo wielu ludzi innych narodowości, innych religii. W powieściach Gintera Grasa, nie tylko w trylogii gdańskiej, to pomieszanie, ten tygiel narodów bardzo mocno jest czasami widoczny. Czasami jest to jedno zdanie czy krótki akapit, ale pokazujący, że to miasto mimo dominacji kultury i języka niemieckiego nie było miastem jednorodnym kulturowo. Günter Grass na przykład w kilku miejscach pisze o tym, jak był świadkiem palenia synagogi we Wrzeszczu. Nawiasem mówiąc, tu się myli, bo ona nie została spalona, ale to taki wątek literacki. Wspomina o Rosjanach, oczywiście o Polakach. Jan Broński, jedna z najważniejszych postaci pochodzenia polskiego w blaszanym bębenku. Także ten tygiel narodów Grass pokazuje. Tylko trzeba pamiętać o tym, że mimo tego, iż Grass z pochodzenia był w połowie Kaszubą, mieszkał w takim międzynarodowym mieście, to jednak był z krwi i kości niemieckim pisarzem. Był pisarzem kultury i języka niemieckiego. Oczywiście wychowanym na pograniczu kultur, języków, religii, różnych doświadczeń cywilizacyjnych i kulturowych, co widać w jego książkach, ale jednak był pisarzem niemieckim. Literacki duch Grasa wciąż żyje we Wrzeszczu. Filia Wojewódzkiej Biblioteki przy ulicy Lewela, przywołując w swojej nazwie tytuł jednej z książek noblisty, przypomina o jego twórczości i zachęca do czytania zarówno młodych,
jak i starszych czytelników. Jesteśmy jedną z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. I od remontu, który miał miejsce ponad rok temu, otrzymaliśmy nazwę Biblioteka pod Kotem i Myszą, aby upamiętnić pisarza Günthera Grassa, który urodził się i mieszkał we wczesnym dzieciństwie na tej ulicy, czyli we Wrzeszczu na ulicy Lelewela. Jest on twórcą bardzo wielu dzieł, pewnie nawet bardziej znanych niż akurat książka Kot i Mysz, na której cześć powstała właśnie nazwa Biblioteki pod Kotem i Myszą. Nazwa biblioteki jakby chyba bardziej zainteresowała czytelników i chętniej sięgają właśnie tutaj u nas po książki Günthera Grassa, w tym również właśnie pytają się o tytułową książkę Kot i Mysz. Okoliczni mieszkańcy pamiętają, tak jak Günther Grass, gdy przyjeżdżał do Gdańska, gdy już tutaj oczywiście dawno nie mieszkał, odwiedzał tę ulicę, odwiedzał również ten blok, w którym znajduje się biblioteka. Mieszkańcy Wrzeszcza z chęcią sięgają do literatury noblista, z pasją poszukując zawartych w niej znanych sobie miejsc. Tam w bramie był taki jakiś zakład, tam to opisywało, nawet w filmie to było pokazane tak mniej więcej, no nie? No i tam tego zupę taką gotowali z tych żab, z tego stawu i tego Oscara Macerata. Tam ona nasikała do tego garka i tą zupą go karmili. Ten film właśnie obrazuje życie tu we Wrzeszczu, nie? W latach 30. W maju 1993 roku Rada Miasta przyznała Günterowi Grassowi honorowe obywatelstwo miasta Gdańska. Uroczystość wręczenia aktu nominacji odbyła się w lipcu tego samego roku w sali czerwonej ratusza głównego miasta. Jan Broński, jak Państwo pamiętacie, domniemany ojciec, a prawdopodobnie prawdziwy ojciec Oscara Macerata, czyli głównego bohatera Blaszanego Bębenka, był, jak również Oscar, w trakcie obrony Poczty Polskiej w gmachu poczty. To był ze strony Grassa, mam wrażenie, taki gest solidarności z Polonią zagrożoną nie tylko represjami takimi policyjnymi, ale również, co jest pokazane w obrazie obrony Poczty Polskiej, również fizycznymi. Oczywiście można by było zadać pytanie, dlaczego niemiecki pisarz jest honorowym obywatelem miasta Gdańska. Takie pytanie niektórzy zadają. Oczywiście przede wszystkim dlatego, że był jednym z najwybitniejszych niemieckich pisarzy, laureatem literackiej Nagrody Nobla, ale również dlatego, że Gdańsk jest stale obecny, ja mówię w czasie teraźniejszym, bo ta literatura trwa, mimo że twórcy już nie ma na świecie, że w literaturze, w dziełach Günthera Grassa Gdańsk jest stale obecny. Czasami krytyczne spojrzenie pisarza tam zauważamy, najczęściej nostalgię za dawnym Gdańskiem. Niemniej jednak Gdańsk zawsze tu jest. Mimo tego, podkreślam to i Grass zresztą też to podkreślał, był to pisarz niemiecki, niemieckiej kultury, niemieckiego języka. Jeśli by spojrzeć na całość jego twórczości, to zauważymy, że Gdańsk zajmuje tam dość ważne, ale jednak procentowo niewielkie miejsce. Grass pisał również o problemach czysto niemieckich, dotyczących Niemiec zachodnich, środkowych, historii niemieckiej. Zawsze poczuwał się do bycia pisarzem niemieckim, pochodzącym z wielonarodowego Gdańska. Kiedy w październiku 2007 roku Gdańsk uroczyście fetował 80. rocznicę urodzin Günthera Grassa, zaproponowałem moim przyjaciołom w gminie żydowskiej w Gdańsku, by Günthera Grassa zaprosić do nowej synagogi we Wrzeszczu, ponieważ w tym samym czasie, w październiku 2007 roku, i synagoga obchodziła swoje 80. urodziny, jeśli tak można powiedzieć. Grass i nowa synagoga we Wrzeszczu byli rówieśnikami.
Ginter Grass przyjął no, z wielkim zapałem, powiedziałbym nawet z wdzięcznością to zaproszenie. Był wraz ze swoją żoną na uroczystej wieczerzy szabatowej w Nowej Synagodze i wtedy powiedział coś, co warto przypomnieć i warto przypominać, bo dotyczy to co prawda tego konkretnego zdarzenia, wizyty Grassa w synagodze, ale jakby odnosi się również do jego sposobu myślenia o wielokulturowości. Otóż Günter Grass powiedział, że to duże wydarzenie, że niemiecki pisarz jest właśnie w żydowskiej synagodze w polskim Gdańsku. Moją specjalizacją jako historyka są dzieje Żydów gdańskich. I to spojrzenie niemieckiego pisarza, gdańszczanina, nasze polskie spojrzenie na historię Gdańska i wynikające z moich spotkań, rozmów, ale również z dokumentów, spojrzenie Rosjan gdańskich czy Żydów gdańskich dla mnie stanowi takie dopełnienie i taki pełen, głęboki, bardzo kolorowy, chociaż czasami brunatny, a czasami czerwony obraz Gdańska, no, najważniejszego dla mnie miejsca na świecie. Dofinansowano ze środków miasta Gdańska.